Euphoria Burger to nowe miejsce na kulinarnej mapie Leszna, które warto odwiedzić. Pyszne jedzenie w postaci żeberek i burgerów, a także świetny klimat składają się na wyjątkowość tego miejsca. Warto dodać, że w tym samym budynku mieści się klub Stara Gazownia, dlatego przez 6 dni w tygodniu można tutaj dobrze zjeść, a w weekend bawić się ze znajomymi. Dzisiaj wielkie otwarcie Euphoria Burger i jak widać za moimi plecami, pierwsze osoby spróbowały już tego, co przygotowała kuchnia. Zapytajmy ich zatem o zdanie. Jest super, super. Naprawdę dobra, zapraszam. Bardzo dobre burgery, polecam bardzo serdecznie. Pyszne frytki, mięsko, wszystko super, pięknie, świetnie. Bardzo dobre jedzenie było. Pyszne? Bardzo dobre, polecamy. Tego, że zaczęliśmy eksperymentować z burgerami, z kuchnią taką amerykańską. Zaczęliśmy gościć naszych znajomych, serwować im te nasze tutaj potrawy, które wymyśla mój mąż. No i każdy był zachwycony. Wszyscy mówili, że są rewelacyjne i tak od weekendu do weekendu z tych zadowolonych osób było coraz więcej. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy ugościć także osoby, których nie znamy. Euforia wzięła się stąd, że 3 razy do roku mamy takie wielkie wydarzenie, które nazywa się właśnie Euforia Festival. No i tak naprawdę żyjemy tym festiwalem, cały rok przygotowujemy tą imprezę. Ta euforia jest w naszym życiu na co dzień, można powiedzieć. No i zaczęło się właśnie myślenie nad nazwą i stwierdziliśmy, że nie może być inaczej. Skoro żyjemy tą euforią przez cały rok, to burgery będą nazywać się Euforia. Miejsce jest pet friendly i że przede wszystkim oferuje jedzenie jakieś dla psów, z czym się w ogóle nie spotkam. Jest kilka fajnych też miejscówek w Lesznie, gdzie chodzimy z naszym psem, ale nie spotkałam się, żeby dostał coś takiego do jedzenia, co jest typowo dla niego przygotowane. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy dzień za nami, więc i tak przerósł nasze oczekiwania, bo nie spodziewaliśmy się, że tyle osób nas odwiedzi. A dalej, no chcemy być coraz lepsi. Może się uda wprowadzać jakieś wieczory tematyczne, występy, stand-upy, które mieliśmy do góry tutaj w Starej Gazowni. Może da się przenieść na dół, bo teraz wiadomo, przez sytuację, która jest obecnie w kraju, nie możemy zrobić stand-upu na 300 czy 400 osób, więc może mniejsze, bardziej kameralne występy właśnie u nas tutaj na dole.